W związku z tym, że dosyć dużo ludzi pyta, co jest z Piotrkiem Petaszem, pytamy najbardziej odpowiedniego człowieka, więc siedzi tutaj z nami. Powiedz nam, jaka jest obecna sytuacja po twojej kontuzji. To znaczy w meczu z Sokołem w ostatniej minucie meczu rzepka uszkodziła mi chrząstkę kości udowej. I półtora miesiąca temu miałem zabieg na to kolano, dokładnie na tą chrząstkę kości udowej. Miałem szlifowaną kość udową i mikrozłamania. No i teraz czekam, żeby mi to się zalało. Rehabilituję się. W sobotę miałem wizytę u lekarza, żeby zdiagnozować, co dalej robić, jak to postępuje. No i zdiagnozował tak, że jeszcze miesiąc, półtora i będę wracał na boisko. Rozumiem, czyli za te półtora miesiąca to właśnie wracasz jakby do treningów czyli w tej rundzie jest jakaś nadzieja, że cię jeszcze zobaczymy tutaj w czarnej koszulce? Myślę, że tak, bo normalnie biegam, nie trenuję może z drużyną, ale obciążenia mam dobierane co do mojej kontuzji i myślę, że łatwiej będzie mi wejść od razu w trening. Jasne, więc tutaj chyba już nie ma jakichś niejasności. Ostatnia rzecz, teraz niedziela, mecz o 19:00 GKS Bełchatów. Powiedz nam coś, jak to wygląda, bo byłeś teraz z drużyną, jakie są nastroje i tak dalej. No i jak to widzisz ty jako osoba, która jest bliska cały czas zespołowi i tak dalej. Wiadomo, że chłopaki, tak jak ja, przeżywamy każdą porażkę, ale myślę, że no, w życiu nie jeden mecz się przegrało, także trzeba mieć pozytywne nastawienie, tak jak teraz chłopaki mają, głowa do góry i walczyć, tak? Dopóki jest piłka, że wszystko jest możliwe i myślę, że z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej i będziemy punktować i wszyscy będą zadowoleni.